Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa po dłuższej, bo dokładnie trzydniowej sopotowo-gdańsko-gdyńskiej przerwie. Czas wrócić się na stare śmieci i do żywych. I wracamy naprawdę z dużym przytupem, bo to właśnie dzisiaj Wy będziecie członkiniami i członkami jury, które oceni występ naszego znanego całej Polsce artysty. Okazał się nie tylko politykiem, ale i też utalentowanym wokalistą. Drodzy Państwo, przyznam Wam, że analizując właśnie ten materiał, który za chwilę zobaczycie, rodzi mi się w głowie jedno bardzo ważne pytanie. Oto, czy Janusz, śpiewasz już, bo wybory, a może mam talent? Tuż, tuż. Można by rzec, że to prawdziwy top of the top naszego dzisiejszego notowania najgorętszych hitów nie tylko internetu, ale i rozmowy dnia zespołu Janusze w duecie z zespołem Hans Christiana, tym razem nie w piosence Gdzie jest krzyż, ani nie też w piosence hicie Tabernakulum. Tym razem to piosenka Zostawcie Murarza. Niewątpliwy hit. Myślę, że będzie on spokojnie mógł powalczyć o nagrodę Grammy 2023. Szanowni Państwo, teraz tak na boku i całkiem serio zwróćmy uwagę na to, co dla tej partii i dla tego człowieka symptomatyczne. To oczywiście szereg symboli, jakich tu nie brakuje po tej stronie. Widzieli Państwo krzyż. Oczywiście on musi być w każdym miejscu, gdzie pojawia się polityk bądź polityczka Solidarnej Polski, bądź ewentualnie Prawa i Sprawiedliwości. Krzyż to nieodzowny element tej kampanii, bo w końcu na truchle Wojtyły te osoby budują swoje zasięgi i ilość potencjalnych wyborców. Pamiętamy także, jak pan Kaczyński mówił, że w końcu PiS ma zamiar zająć się nie tylko wsią, ale i wszystkimi. To cytat, zajmiemy się potrzebami wszystkich Polek i Polaków, a zwróćmy uwagę, gdzie jeżdżą politycy PiSu. No właśnie, jeżdżą na wieści, próbują przekupić ludzi myślących prosto, ale to też nie ich wina, do tego, by oddali swój głos na przykład za trzynastkę, na przykład za kolejny dodatek w wysokości 300+, bądź ewentualnie za niewaloryzowane 500 zł. I co? I to się udaje, bo niestety słupki w sondażach rosną. Rosną dlaczego? Dlatego, że rośnie też ilość osób, które nie wiedzą, czy w ogóle do wyborów pójdą, to już dzisiaj ponad 15%, a więc zróbmy tak, widząc to, po pierwsze, dajcie znać, czy jesteście na tak, czy może jesteście na nie. Pamiętamy też Mam Talent, gdzie ludzie głosują na ulubionych wokalistów bądź wokalistki. Zróbmy to samo. Oddajmy swój głos nie tylko tu na Facebooku, ale także w wyborach i pokażmy to wideo innym, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo głosują, a głosują m.in. na takich naczelnych intelektualistów, wokalistów Facebooka, internetu, a co gorsza, Sejmu. Adam Bysiek, do zobaczenia. Będę również wdzięczny Państwu za wsparcie tego kanału. Oczywiście informacje o tym znajdują się tu powyżej. Jest też numer konta, jest PayPal, jest Revolt, a także jest zrzutka.pl. Za każdą pomoc i wsparcie na pewno będziemy Państwu bardzo wdzięczni. A już jutro punktualnie o godzinie 9 rozmowa z represjonowaną, ale niezależną prokurator Ewą Wrzosek. Warto być z nami. Ten tydzień zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Widzimy się już od dziś, jak zwykle i jak codziennie. Adam Bysiek, do zobaczenia.